pierwszym filmie. Pokażę Wam relacje z naszej niedawnej wyprawy na wrak w Tulamben. Tulamben to niewielka miejscowość na północno-wschodnim wybrzeżu Bali. Tam przy samym brzegu znajduje się ogromny wrak statku amerykańskiego okrętu z okresu II wojny światowej USS Liberty. Jesteśmy teraz w Sanur w hotelu Rama Beach i pakujemy się i będziemy wyjeżdżać na nurkowanie do Tulamben. Tam będziemy robić 3 nurkowania na słynnym wraku USS Liberty. Jechaliśmy teraz pod świątynię, która się nazywa Goa Lava. To jest taka świątynia z nietoperzami. O, zobaczcie, tutaj pani sprzedaje takie oferingi, czyli takie ofiary, które się zabiera do świątyni. O. I oni jak przyjeżdżają do świątyni, to kupują, niektórzy przywożą ze sobą, a niektórzy kupują pierw przed tym tronem, bo to jest taki tron, nie? Składają te pierwsze oferingi, nie? Danie indonezyjskie, czyli bakso. To jest taka zupa z kulkami mięsnymi. A to są te kulki mięsne i to jest bakso ayam, czyli kulki mięsne z kurczaka. Tak to wygląda. Brapa sa tu porci? Dua pulu. Okej. Okay. Pytam się, ile kosztuje jedna porcja, on mówi 20, ale to jest tak mniej więcej razy 2, nie? Bo zobaczył, że turyści to wie. Normalnie między 7 a 10. To jest brama wejściowa. Tędy wchodzimy. Masuk, to znaczy wejście. Widzicie? Najpierw święcona woda i w tym talerzu pod spodem jest ryż i to jest taka jakby forma komunii. Tutaj w tej świątyni praktycznie zawsze można spotkać jakichś wiernych, jakieś ceremonie się odbywają praktycznie codziennie i to niemalże o każdej porze. Także warto tutaj przyjechać i odwiedzić to miejsce. Dojechaliśmy już do Tulamben. Teraz będziemy się szykować do pierwszego nurkowania. Zaraz tutaj ekipa tragarzy. Hello! Ekipa tragarzy ponosi nam sprzęt. Tigakali. Tigakali disini, nie? Ja satukali dulu. Dua gai tigatamu. Warunki, widać, że nie ma fal, woda jest prawie 32 stopnie przy powierzchni. Tak. Pamiętajcie jedną rzecz w ogóle, żeby robić body check między sobą i jak ktoś wejdzie z zakręconą butlą, to jest wyłącznie jego wina. Wszystko już jest ogarnięte, zaraz wchodzimy na nurkowanie, a ja dzisiaj spróbuję filmować pod wodą Mariusza aparatem. To jest RX100 szóstej generacji w pięknej obudowie Nauticam i do tego dwie silne lampy po prawie 6000 lumenów każda. Także no, wygląda to naprawdę imponująco. Pierwsze nurkowanie, jest prawie 2:40, trochę się to wszystko opóźniło dzisiaj, ale jest pewien
pozytywny aspekt opóźnienia, ponieważ prawdopodobnie będziemy sami nurkować. Większość nurków tutaj przyjeżdża z południa Bali i oni robią dwa nurkowania i wracają. Także o tej porze już prawdopodobnie wszyscy skończyli nurkować i teraz jest przerwa, a my się w tą przerwę wstrzeliliśmy. Dzięki temu być może zobaczymy więcej niż moglibyśmy to zobaczyć, jakbyśmy przyjechali rano. Wyglądały nasze ostatnie nurkowania w Tulamban. Mam nadzieję, że na tym kanale będą się pojawiać przynajmniej jeden lub dwa filmy tygodniowo. Zatem trzymajcie kciuki. A teraz chciałbym serdecznie wszystkich pozdrowić z okazji nowego roku 2020 i do zobaczenia w kolejnym odcinku Chris na Bali.